Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 16 września. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 7, wersety od 36 do 50. Posłuchajmy. Jeden z Pruszim zaprosił Jeszuę na wspólny posiłek i poszedł on do domu tego Parusza i zajął miejsce przy stole. Pewna kobieta mieszkająca w tym mieście, grzesznica, wiedząc, że posila się on w domu owego Parusza, przyniosła alabastrowe naczynie z bardzo drogimi wonnościami. Stanęła za Jeszuą u jego stóp i płakała, aż jej łzy zaczęły spływać na jego stopy. Wtedy otarła mu stopy swoimi włosami, ucałowała jego stopy i wylała na nie wonności. Kiedy Parusz, który go zaprosił, ujrzał, co się dzieje, powiedział do siebie: gdyby ten człowiek rzeczywiście był prorokiem, to wiedziałby, kto go dotyka i co to za kobieta, że to grzesznica. Jeszua odparł: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Mów, rabbi, odrzekł. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 10-krotnie tyle, co drugi. Gdy nie byli w stanie oddać mu pieniędzy, anulował oba długi. Który zatem będzie go bardziej miłował? Szymon odrzekł: przypuszczam, że ten, któremu anulował większy dług. Twój osąd jest słuszny, powiedział mu Jeszua. Potem, zwracając się ku kobiecie, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, nie dałeś mi wody do obmycia stóp, a ta kobieta obmyła mi stopy łzami i wysuszyła własnymi włosami. Nie pocałowałeś mnie, ale odkąd przybyłem, ta kobieta nie przestaje całować moich stóp. Nie namaściłeś mojej głowy oliwą, a ta kobieta wylała wonności na moje stopy. Z tego powodu powiadam ci, że jej grzechy, a jest ich wiele, zostały odpuszczone, bo bardzo umiłowała. Lecz ktoś, komu odpuszczono tylko trochę, miłuje tylko trochę. I rzekł do niej: twoje grzechy zostały odpuszczone. Na to posilający się wraz z nim zaczęli mówić między sobą: kim jest ten człowiek, że ośmiela się odpuszczać grzechy? Lecz on powiedział kobiecie: twoja ufność cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, najpierw takie słowo, które tutaj pojawiło się może pierwszy raz. Parusz to po prostu faryzeusz. Pruszim, to częściej słyszymy, to faryzeusze. A Parusz to liczba pojedyncza. A więc faryzeusz, który zaprosił Pana Jezusa na obiad, zaprosił go do swojego domu. Moi drodzy, my dzisiaj już wiemy, że takie słowo faryzeusz, ono jest bardzo obraźliwe, jeśli ktoś kogoś nazwie, ty faryzeuszu, ze względu na taką właśnie postawę, którą chociażby dzisiaj zaprezentował ten człowiek, co zaprosił Jezusa do swojego domu. Ale faryzeusze, trzeba nam to też wiedzieć, że byli ludźmi, którzy bardzo przestrzegali prawa religijnego. Możemy powiedzieć, byli takimi pobożnymi ludźmi, pobożnymi na swój sposób, bo oczywiście pobożność jest darem Ducha Świętego i jeśli jest prawdziwa, to jest po prostu dziełem Bożym. Ale jakaś wykrzywiona, karykaturalna, no staje się po prostu takim faryzejskim postępowaniem. Co tutaj jest takiego, co myślę, że możemy się wystrzegać? Oceny innych. Ten pobożny człowiek, faryzeusz, który oczywiście w oczach ludzi uchodził za takiego człowieka bardzo religijnego, zaczął oceniać tę kobietę. Kobietę, która przyszła. Kobietę, która, no właśnie, on ją nazwał, jest grzesznicą. Nie miał dla niej współczucia. I jeszcze mało tego, zaczyna jakby ten brak miłosierdzia, ten brak współczucia
przelewać na Jezusa, mówiąc, że jakby mając taką trochę nad nim litość, gdyby on wiedział, kim ona jest. Czyli, że no ja wiem, kim ona jest. To jest grzesznica. Jej w ogóle nawet nie wolno sobie pozwalać na to, żeby mnie dotykała. I on to samo przerzuca na Jezusa. I Pan Jezus go oczywiście w pięknych słowach poucza, pokazuje mu, jak bardzo, bardzo najpierw pokazuje mu to przez pewną przypowieść. Jednemu człowiekowi darowano mniej, drugiemu 10 razy więcej, który będzie bardziej kochał. No, odpowiedział dobrze, że sądzę, że ten, któremu więcej darowano. I słusznie powiedziałeś, mówi Jezus. A potem powiedział mu, widzisz tę kobietę? No widzę. Widzisz, ona, odkąd tu wszedłem, płacze, nie przestaje całować mnie, obmywa stopy swoimi, moje stopy swoimi łzami, wyciera włosami. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jej bardzo wiele odpuszczono. A ty? A ty nie podałeś mi nawet wody, nie pocałowałeś mnie, odkąd przybyłem, nie... No właśnie, co dla mnie uczyniłeś? Moi kochani, i czasami może nam to grozić też w kościele. Przychodzimy na mszę świętą i wtedy patrzymy, kto gdzie jest. Ja czasami słyszę takie właśnie wypowiedzi ludzi. O, proszę księdza, gdyby ksiądz wiedział, kim on był, kim ona była, dzisiaj w pierwszych ławkach siedzą w kościele, ale kim oni byli, no a kim ty jesteś, żeby oceniać, kim oni są dzisiaj? Czy my widzimy serce tego człowieka? To, że to był jakiś może milicjant, czy nawet pracował w jakimś systemie komunistycznym, był jakimś ubekiem czy kimś, to nie znaczy, że dzisiaj takim jest. Dzisiaj mógł się już nawrócić, może pokutować za swoje grzechy, może wylewa łzy za to, co się wydarzyło, za to wszystko. Kim ja jako człowiek jestem, żebym powiedział, o, a teraz w pierwszej ławce siedzi, a kiedyś to był milicjantem i chodził po ulicach, no właśnie, i czynił jakieś złe rzeczy. Więc moi kochani, wystrzegajmy się tego osądzania, a bądźmy miłosierni, bo miłosierny jest Ojciec nasz, który jest w niebie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.